pracują. I się taka pogoda, że człowiek w domu siedzi, więc po 13 jest, to puszczę ich, a nie puszczane już kilka dni były. No, pogody są takie, jakie są, no tutaj dzisiaj to wieje strasznie, ale coś pracują sobie. O, galanci, co tak złażą tam na dół, tu chałupę ma to. Ach, i stają. Ach, puściłem. Nie puściłem za zbytnio. A Budapeszt jeden chodzi. Łapany w nich. O, ale. Sąsiad ganiał, by w jego stronę szły, to by nad nim były. No dawaj to tutaj. Ale miela. O, wjeżdżają tam w dach już. Widać je, widać. Jaj, jedno się wyrwało jakieś. Idzie w stronę domu. No i reszta zaraz przyjdzie. O, już idą. Trzeba im papu dać, bo i tam widziałem już karmniki puste. No ale staram się dawać tak, żeby wydziobały wszystko i dopiero. No ładnie. Ładnie. Jak na nie ganiane to. To naprawdę ładnie. O, podnoszą się teraz. Może być. Chodzą, chodzą. Naprawdę. Pogoda jak pogoda. Nie bardzo, ale. No tak trochę żywsze takie. A, odrobaczyłem. Odrobaczone już były. Odrobaczone progowy tu dostały. Ostatnio cały dzień padało, tak wróciłem, to się tak pokąpały. Taki na piachu trochę wody stało, to w tym piachu, w tym bagnie się wymazały całe. No ale może im przejdzie. Podczyszczą się i. No i dobrze. Ładnie. Ładnie sobie chodzą. Dobra, pauzuję, póki co się nic nie dzieje. Tego Budapeszta łapanego wam pokażę, co tam z nimi lata, bo nie widziałem, żeby odskakiwał, a w sobotę go łapałem. Było więcej, ale nie, tam sąsiad to nałapał 9, w tym jednego mi złapał. To tak jaszczą tu ugrze, ale no co będę wam nagrywał, za każdym razem jak jaszczą tłucze. Jak to przyleci ten większy i on chodzi, on to tak bardziej jakby samo mu coś pod pazury wlazło, a klatał i płoszył bardziej jak coś wziąć chciał. W końcu na pusto poszedł, a porozganiał je po całej wsi. Malutko się ich wydaje, no ale ostatnio rzemniczył 213 jakoś. No i trzech już na pewno nie ma, ale 200 jeszcze jest. Dobra, nagramy coś z ziemi. Pozdrawiam. O, i przyszły, siadły. Można teraz będzie coś sypnąć. Mam tutaj takiego trochę drobnego, co nie sypniem. Co nie myślałem, że ten. O. One nie są godne zbytnio. O, tu jestem Budapeszt łapany. Miałem wam pokazać i prawie, żem zapomniał. Niebieska taka jasna i czerwona. No pogody ostatnio do nagrywania to nie są takie za specjalne. Ale o, nasypałem im karmiki. Na pewno tam jest pszenica tylko z jęczmieniem. I na tym sobie żerują. Nie wygląda to źle. A u nich tak jest jak widać. Nie ma co nagrywać, bo człowiek
wcześniej wychodzi, późno wraca. Pogody są takie, jakie są, to najszybszy i stać nie chce. Wszystko mokre, marzę się. Tym gorą wysprzątałem tam, ale to tak. O, i zlatują już, o. Zobaczyłaś, co? A ona pierwsza. Ona pierwsza. Szyjka fajna. Spazuję na sekundę. O, jak schodzą. Jest tego towarzystwa. Ten jak się nosi, jaśniaczek. Ten jest do skasowania. Każdy widzi dla czego. Te toplerki. Ale to jeszcze wszystko. No, wyjechały ode mnie pasiata. Siwawa szwanska. Tam te wszystkie łapane. Mam nadzieję, że każdy jest zadowolony, że jakoś te gołęby tam latają, te co ode mnie tutaj brał. Kolega tą pasiatą i waszłańskie to będzie zadowolony, bo to ganiane skurczybyki to pochodzą. O, siedzi tego towaru. Tamte dwa by mogły zlecieć. Tamten jasny, to on tak siada całe życie na tym rancie. On inaczej nie potrafi siąść. Tylko tam. Już mnie denerwuje. O. Inaczej, o, żona wyszła. Psa sobie woła. Ja muszę ruszyć się z tej kraty, bo mnie denerwują. Jeszcze tak jak ten, to chce zlecieć, a te kółka się ostatnio coś nie kręcą, to trzeba przesmarować kółka, linki. Tam już powoli patrzyłem, ta siatka zaczyna się rwać i to jest taka, no, robota. O, no, Budapesztka, o, pochodziły dzisiaj i jest. Pochodzi, rozpaczy się, to zacznie strzelać. Ten biały ogonek ostatnio myślałem, że łapany z tymi znakami zginął, ale nie, jest. Odwrotny wylot jest, nie, to jest przeplot. Ale ten odwrotny wylot też jest. A nikt nie gania, nic nie widzę. Cisza, spokój. Teraz to zaczyna tak padać śnieg jakby. O, zleciało jedno. To jeszcze tamten tylko został. Jakoś bym go tam chciał ruszyć. Zobaczymy, może się uda. O, tutaj mam taki kijek. To jest kijek. Tutaj się wychyl teraz. Hit! O, zleciał. Tak, kurwa, zleciał. Na drugi rand. Hej, uda! Ale to jest taki paszkwil, jest taki najgorszy dziad. On drabinka muszę złożyć. On musi cię zdenerwować, bo bez tego by nie przeszedł. Ale dobra, zleciał, jest spoko. Ale stanęły na basze. Ale jak wam powiem, że nie puszczane od środy. Długo nie pochodziły dzisiaj. Tam stało się, że nie nagrywał. Ta żałowniczka jest przyniesiona teraz, ostatnia. O, ona jest niekiepawa. Tylko to jest z tych wyższych takich. No ja takich nie będę trzymał, więc na razie sobie chodzi, to ona nie chodzi. Póki to wszystko jest, ale pod koniec grudnia pewnie trzeba będzie to przebierać. Chociaż mówię, może się uda jeszcze wypędzić je. Ale to może, bo nie jestem pewny. No tutaj nikt nie gania, nic się nie dzieje, nic nie widzę. No, na jedzone byki. Rano im sypałem. Teraz dosypałem im do pełnej. I muszą wyjechać. Dopóki nie wyjedzą, to nie ma o czym gadać. Tutaj. I wszystko do gołębników się pcha. O. No to co żem spędził, to jaszcząbek.
to jastrząbek i tak ciągle, no to bez sensu, ale dzisiaj pochodziły fajnie, tak rytmicznie w kółku, już taki miały trochę lekki fif. No tak to tak latały, bo latały tak sobie, no latały, bo latały, a dzisiaj to tak fajnie. O, jaki młodziaczek, a to ten punkaty, to nie, to, że on nie zginął, poginęły te pasiate, żałownik groszek zginął. Blajwindry dwa widyny czerwone zginęły. No tak trochę tych braków jednak jest. Tam jak jedna sztuka zginie czy coś takiego, to tam kto by się to przejmował. Tutaj tak musi zostać na wiosnę, to maksymalnie ze 110-40 idzie, jasny. Zobaczcie jak klepie. O, zobaczcie. Nic się nie ruszy. Poczekajcie. A, bo za nim jastrząb. O, idzie jastrząb. Idzie jastrząb za tym jasnym. Jasny tam do sąsiadów wpadł. Nie wiem, czy to będzie widać. Ja już nie wyłapię. A szkoda. Ale ten jastrząbek, o, jest tam. I wszedł jasny. I ten jasny tam poszedł między borów. I to jest ten wielki. On tak chodzi. Krąży, nie krąży. Kurde, że ja widziałem tego jasnego, nie widziałem tego jastrząbka, gdzie on jest, tutaj, o, żeby on nie chciał mnie tu położyć za chwilę, ale on gdzieś wypełnił tego jasnego z dachu. A te gdzie poszły, bo to się troszeczkę zerwało, a reszty nie widzę. Dobra, wyjdziemy na podwórko, zaraz tam dalej. No i dobra, te kilka jest tutaj, ładnie poszły do góry, ale ten... One się nie chciały zerwać, one siedziały, one z tyłu go widziały. Zaleci ten jastrząbek. Tamte to stoją jak czypioreczki na abasz na wszystko, ale nic nie widzę tutaj. To komu on by to pognał? Idę na łąkę. No i dobra, jestem na polu, ale co wam powiem, to nic nie widzę tutaj, żeby... Tutaj już schodzą do dachu, trzeba to zamykać, ten cyrk. Przemarzą, taki jest zimny ten wiatr. Aż na plecach ciarki. Ale nic nie widzę, żeby tam gdziekolwiek, cokolwiek gdzieś latało. To skąd ten jeden jasny? No to tam u chłopaków coś popłoszyło, ale tam nic nie widzę. Ani tam, ani tutaj, ani na górze. O, ta gdzie spędził teraz. O, ma tego. Idą do góry. Jakbym ruszył, to pewnie jeszcze bym mu tam dognał dach. Ale także zmarzł, że... A to chodzą tutaj. Kilka. Może dalej ktoś widzi gdzieś, czego ja nie widzę. Idą, zobaczcie. O. Widać je? Widać. Na pewno drugi raz już gania dzisiaj. Tam z góry coś zjechało jedno. Widać to? Widać, jest tam jedno. Tak wysoko, no może się odwróciłem i tak się... Łapy marzną, nagrywać się nie da. Trzeba iść do domu. Ładnie chodzą, idą na Bogdana. Może Bogdan spędzi. Ale mielą, ładnie. Ładnie idą, tam w tamtą stronę. No tam ponad setkę ma. Porozmawiałem z nim. Ciekawe, czy odrobaczy już, czy nie. Ten środek to odrobaczy, że mu kupi. A czy odrobaczył, to nie wiem. Dobra. Tamte zaraz się cofną, tam wszystko świeże. A ten niech schodzą i tyle. Zamykam ten cyrk. Mój cyrk, moje małpy. Jak to ostatnio ktoś jakiś przeplotów tam na Facebooku nawystawiał, zaczęli się śmiać, a napisał. Mój cyrk, moje małpy. A z drugiej strony każdy miał prawo napisać, co o tym myśli. Tamte gdzie są? Tam poszły gdzieś za krzaki. Tam o, z wiatrem walczą, bo to wieje dzisiaj. O. Tam poszły. Rozciągły się, teraz wracają.
Dzisiaj to nie pogoda, naganianie. O, już ręka zcierpła. Idzie taka śniegowa chmura mocna. Schodzi ta gnojewy. O, i siadają wszystkie ładnie razem. Ciach, klep, nic nie ma. Ale był na pewno jasny. Sąsiada jeszcze idą do góry, idą. Dobra. W razie by coś się działo, by mu może poszły, albo by coś się zadziało, to jeszcze wam nagram. Dzisiaj środa, więc jutro będę wgrywał ten film. A na razie co? No, zostaje mi was pozdrowić i do następnego filmu. Pewnie z wystawy z Halinowa. A tymczasem zdrówka.